Wejcherowskie Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej ogłosiło pierwszy ogólnopolski konkurs na kaszubską kompozycję churalną do tekstu o tematyce pasyjnej w języku kaszubskim. Komisja konkursowa będzie brać pod uwagę oryginalne, nigdzie wcześniej w żadnej formie nieprezentowane, niewykonywane publicznie ani nienagradzane zgłoszenia. Oceniane będą kompozycje przeznaczone na cztery głosy chór mieszany, do tekstu w języku oczywiście kaszubskim. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przesłania materiałów w postaci wydruku oraz na płycie CD w formacie PDF w trzech egzemplarzach na adres Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej ulica Zamkowa 2, 84 200 Wejherowo z dopiskiem na kopercie pierwszy ogólnopolski konkurs na kaszubską kompozycję churalną. Termin zgłaszania prac upływa 21 marca 2014 roku. Decyduje oczywiście data stempla pocztowego. Celem pierwszego ogólnopolskiego konkursu na kaszubską kompozycję huralną jest promocja zarówno języka kaszubskiego oraz upowszechnianie śpiewu huralnego.